Ups. Urwie czy nie urwie? Uwaga, urwie! Nie urwie. No kurde. Trochę za... To będzie zły pomysł. Muszę trzymać to. O mój głowę! Siemanko mordeczki, ja jestem Low i wracamy na YouTube, a także strzelcie łapkę w górę. A czemu cię nie było? Zaraz wyjaśnię, spokojnie, bądźcie do końca, wyjaśnię wam dlaczego mnie nie było, bo troszeczkę przerwa była długa. Ale w dzisiejszym odcinku będzie zarąbiście, ponieważ od pewnego czasu w moim mieszkaniu jest właśnie to. Cały czas mi to przeszkadza i w ogóle kurier jak przychodził, to się dziwił, po co to panu, co ma pan jakiś basenik, o co chodzi. Także w dzisiejszym odcinku wykorzystamy te 4000 kulek i po prostu wpakujemy Narinie do auta. Wsypiemy to, że Narina przygotuj się, jeszcze się niczego nie spodziewa, wypełnimy aż po prostu po sam dach ten samochód i zobaczymy. Najciekawsze będzie chyba otworzenie drzwi przy tych kulkach, jak to wszystko się pięknie wysypie. Także strzelajcie łapki w górę i ogólnie mam fajny pomysł na żebranie łapek w górę, ponieważ jak wiecie, cały czas myślę nad po prostu liczbami. Od po prostu 100 tysięcy, 50 tysięcy. Zróbmy akcję, a mianowicie co odcinek będziemy 1000 łapek w górę więcej zdobywać. Także zaczynamy od 1000 łapek w górę i zobaczymy do jakiej liczby dojdziemy, dobra? Dobry! No, może dobijemy, nie wiem, 50 tysięcy łapek w górę. Także pierwszy odcinek, 1000 łapek w górę, kolejny 2000 i tak dalej, i tak dalej. Także no już. Ale cieszę się, że wróciłem. Cieszę się, że wracam z takim materiałem, bo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, takie pozytywne, nie, mam nadzieję, że Narina się nie zdenerwuje. Jak myślisz, zdenerwuje się? No, mam nadzieję, że się nie zdenerwuje. Jak się zdenerwuje, to cóż. No, dobra, także bierzemy. Trudno. Jeszcze przed nie wybaczyłbym sobie, gdybym po prostu nie wrzucił do wanny tych wszystkich kulek. Także Kacper, pomożesz czy... Może... Ej, jest problem! No, także ogólnie świetna kąpiel, nie wiem po co to zrobiłem. Trzymaj kamerę, idę po drugą. No, chyba se żartujesz. Szczerze to nie wiem po co to zrobiłem, ale jakbym tego nie zrobił, nie wybaczyłbym sobie tego. Czy to się rozwaliło na... Nie. No, także ogólnie świetna kąpiel, polecam gorąco. A, i wpadłem na świetny pomysł, może dogadamy się z kimś. Jeżeli robicie kulki, to zgłoście się do mnie, to może się dogadamy i po prostu wy mi dacie dużo kulek, ja wypełnię tą całą łazienkę, wy będziecie mieli reklamę. Także jeżeli chcecie tutaj, żebym wypełnił całą łazienkę tymi kulkami, całą, to łapki w górę, 100 tysięcy i to zrobię. Nie wiem czy zrobię, jeżeli znajdę kogoś, kto mi pomoże, bo te kulki o dziwo są bardzo drogie. Także tyle, lecimy z tymi kulkami. Dobra jazda, zmieściliśmy się do windy. Są tu wszystkie kulki i ogólnie mam cały sprzęt tutaj, mam też staty, w którym cały czas zahaczam. Nie wiem czy go widzicie. I teraz jest rozkmina, czy to wszystko zmieści się do kacprowego samochodu. Także mam nadzieję, że te kulki się zmieszczą i lecimy na miejsce. I teraz jest motyw, a mianowicie jak przejąć klucz do auta Nariny. Ukraść. Dokładnie. Dobra, więc chwila prawdy. Teraz pakujemy te kulki do tego auta. Uda się? Udało się, tylko jeszcze te. Ale. Jest dobrze, że masz taki pokaźny bagażnik. Można powiedzieć pokaźny? Och, czekaj. Może do tyłu wsadzimy? Do tyłu dalej. Ludzie patrzą na nas jak na głupich, ale nie wiem czemu. Nie wiem czemu się patrzą jak na debili. No nie mam pojęcia, nie wiem. Dawaj, Kacper. Ale to uwaliłeś. Ale od tej... O. Dobrze. Dobrze, Kacper. Udało się. Udało się, jest. Łapeczka w górę. Dobra, więc korzystając z tej okazji, że jedziemy, to wyjaśnię dlaczego mnie nie było chyba przez 2 tygodnie, ponieważ jeżeli ktoś nie jest na Instagramie, czy na Snapchacie, czy nie przegląda na YouTube'owych społeczności, wcale nie mówię dlatego, żebyście to zrobili, ale dlatego, że nie było mnie ze względu na to, że... No, teraz powinien zadać sobie pytanie: Karola, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? W łóżku byłem, leżałem, chorowałem. No tak! Ogólnie już lepiej z moim zdrowiem i jedyne co mogę wam doradzić, nigdy nie czytajcie internetu, bo to co wy czytacie w internecie o swoich objawach, to będzie słabe, więc po prostu idźcie od razu automatycznie do lekarza, z nim się skonsultujcie, nie czytajcie sieci i będzie git. Także pamiętajcie, weźcie ze mnie przykład, bo później się po prostu będziecie bać, przestraszycie się niepotrzebnie, a wystarczy iść do lekarza i się zbadać. Już wracam. Powiem wam, że przez ten czas dużo przemyślałem, dużo też fajnych pomysłów wpadło mi nowych do głowy. Także ten okres przerwy na pewno był tak naprawdę dobrym okresem przerwy, bo odpocząłem sobie, pomyślałem nad jakimiś nowymi filmami i będzie grubo! Także subujcie i lecimy do 10 milionów. Uda się Kacper w tym roku? Nie. No, ale klikajcie, zaskoczmy Kacpra. Zaskoczmy mnie też, no także tyle. Dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Nie wiem szczerze, gdzie tu kurczę uda się stanąć, czy uda się gdzieś tutaj stanąć. Nie no, spoko, gdzieś tutaj stań w okolicy, żeby nie ogarnęli. Auta Narinny szczerze mówiąc nie widzę. Weź to stań. Będzie śmiesznie jak nie przyjechała autem, tylko komunikacją miejską, to będzie
Żart roku. A ja nie wiem gdzie stanąć, byku. 6 and a half hours later. Udało się! Stanęliśmy! Mam nadzieję, że odholują nas pewnie, jak zobaczą te kulki. Ale dobra, teraz idę ogarnąć klucz. Pewnie po prostu wejdę w odwiedzinkach, powiem, że o, vloga nagrywam. I jakoś tak, wiecie, przechwyca ten klucz. Mam nadzieję, że gdzieś będzie na widoku. Jak nie, to zakończymy film. Dobra, jestem już blisko. Plecak oddałem Kasprowi, żeby nie wrzucał żadnych tutaj podejrzeń. Wejdę i po prostu jakaś, wiecie, no, luźna gadka, posiedzę chwilę. Mam nadzieję, że gdzieś będzie klucz i że Narina przyjechała samochodem. Elo, elo, 230, siema. Siema. Jak tam? Co tam? Dobrze. Cześć. Co knujesz? Tak bez powodu nie przychodzisz. Cześć, siema. Michał, siema. Dobra, więc dzisiaj... Sorry, oni tak się czują dziwnie, ponieważ wiecie, ktoś przychodzi wam do pracy i zaczyna was nagrywać i oni nie są zbyt kameralni, szczególnie Narina. Patrzcie na minę Narin. To tu szamiesz. To wygląda naprawdę pysznie. Quinoa. Chciałbym to zjeść. Quinoa z czarną fasolką i kukurydzą. Co to jest? To? No. Taka butelka, to jest Weroniki. Wkładasz pół cytryny i wyciskasz sobie wkręcając, wtedy masz tutaj wodę, która ci się miesza z sokiem z cytryny. Dobra, to ja przestaję nagrywać i po prostu sobie pogadajmy, bo to... Dobra, udało się i to, co jest najlepsze, to to, że to nie jest auto, że to jest auto Nariny, tylko pożyczone naszego wspólnego znajomego, także Rafał, pozdrawiam cię. Będzie jeszcze fajniej, najlepsze jest to, że ten auto, no to auto ma dach, także dziwnym trafem ustawiane, ustawili to, nie, ale udało się to ogarnąć. Troszeczkę jeszcze pogadałem z Nariną, nie wiem, czy się domyśla coś, chyba nawet w ogóle nie zauważyła, że wziąłem ten klucz i wydaje mi się, że na filmie na tego nie było widać. I teraz jedyne, co jest problem, to gdzie jest to auto? No właśnie. Bo tutaj, że to auto jest bardzo takie wyróżniające, się zaraz je zobaczycie, mam nadzieję, i my je zobaczymy. Także teraz pochodzimy i mam nadzieję, że gdzieś ona tu stoi. Nie ma. Szukamy, ile łazimy i nie ma. Także nie wygląda to dobrze, a poza tym to, co jest najlepsze, to to, że tak naprawdę to przyznajemy się do kradzieży. Dawaj, polatamy po mieście. Ale to jest tak naprawdę no trochę kradzież, także Narina, nie zgłaszaj tego nigdzie. Rafał tak samo. Pana ten kiba. Kupa radości. Że Kacper, ty cały czas taki gimnazjalny humor. Powiedział Blołek! Kacper? Nie, nie, daj klucze, a sprawdzimy, czy to to. Masz, uważaj, czy to jest ten auto, że to jest auto, bo znam je. Nawet u mnie raz w filmie dawno temu wystąpiło, ale Kacper, nie uciekaj nim. Jak to się otwiera? Dobra, i teraz ściągnąć ten dach, to będzie problem, ale najpierw przestawimy auto, bo jest tutaj miejsce. Podjedźmy to. Tak, podjedziemy z tymi kulkami i je wsypiemy przez dach. No, także się udało znaleźć. Jazda! Teraz pół godzinki wyjeżdżania. Aby był materiał, jakbyś przywalił, wiesz? Tak? Walić? A sponsorujesz? Dobra, już uspokój się! Jezu, jakby już było przerwanie. Jest, nareszcie, koniec. Ej, ja tu tyłem jadę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale fury wszystkie poobijane na ulicy zaraz będą. On już ma tutaj ten, lusterko wyłamane, to dawaj jeszcze. Ups. Urwie czy nie urwie? Uwaga, urwie! Nie urwie. I... uwaga, uwaga! Ej, no bo nie wiem, weź zobacz. No chyba nie, dawaj, jak coś to... Nie, nie, no kurde. Trochę za blisko, no. Da, dobra, to będzie. Chociaż, kurde, no. No nie, no. No, co to jest? Nigdy bym nie pomyślał, że tak ekscytujące może być wyjeżdżanie po prostu samochodem. Naprawdę, niesamowite. Tak, jakbyśmy można... nie mogli tego od razu, nie? Chłop tam naprzeciwko pół godziny czekał. Dym, dym, dym. Brać? Bierz. Wiesz co, wydaje mi się, że nawet jedno opakowanie starczy, tak szczerze. Nie, do tego auta. Dwa wlatują, myślę. Dobra, ale trzeba ogarnąć, jak to się w ogóle otwiera dach. Komedia. Okej, więc witam serdecznie, teraz otworzymy, mam nadzieję, dach. Poczekaj, tak się otwiera auto. No. Działa. Ej, naprawdę nie będzie tutaj trzeba dużo kulek, ale okej, teraz otwieramy dach. O! Nie pytajcie skąd wiem, po prostu mam takie trzy. Ha, to jest nie pyka. Poczekaj, przytrzymaj, zaraz. Przytrzymaj może. Poczekaj, wpiszę w Google. Dobrze, więc wyczytałem w Google. Niestety ten model BMW nie jest tym modelem, który ja nie posiadam, bo nie mam nawet prawa jazdy. Ale dobra, chyba wiem co, jak trzeba wsiąść do auta, włożyć kluczyk i tam jest guzik. Chyba, jeżeli wszystko się zgadza, bo tu się wkłada. Nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can. Dobra, okej. Więc tak, teraz... Odpal furę! Włożyłeś kluczyk? Musisz odpalić. Cio, jest odpalony. Ja mam, że nie wiem, coś tutaj mi pstryka, nie pstryka. Musisz odpalić furę! Cicho bądź! Furę musisz odpalić! Wciśnij hamulec. Kacper, ty się zamknij. Wciśnij hamulec.
Dzięki Kacper, już po prostu prawa jazdy nie muszę robić, bo mam mnie tu wyjaśnić. O, coś się dzieje, dawaj. Mamy to? Dawaj. O! Jazda z tym, jazda. Wow! Trzymaj to. No także. Tak, tak się jeździ w zimę. Pokręcimy się. Nie już wszystko? Tak. Ale ty kierowca jesteś, ale ty kierowca. Wrzucaj już do fury, stop. Nie, trzeba delikatnie. A, po jednej będziesz układał, to po jednej. Po jednej nutce. Weź ten wór cały. Nie o to chodziło, ale... Powiem ci, że wygląda to dobrze. To będzie zły pomysł. Ojeju, to jest wszystko razem. O, fuck. Kolejny worek, uwaga. Sorry, kamero. Sorry, ludzie. O, cześć internecie! Przyszliście? O, mam nadzieję, że tak. O kurde. Dawaj drugi worek. Okej, teraz inne kolorki. Co ty robisz? O, tutaj się... A pani patrzy, co się dzieje. Ja pierdzielę. Zostanę zabity za to. Okej. Ostatnie. Ej, jest taki problem, Karol. Jak to zamknąć? Nie wiem w ogóle, co my zrobimy, stary. No jest głupi to... pomysł, ale trzeba to zamknąć przez kluczyk, ponieważ kluczykiem nie udaje się, także zaraz to spróbujemy. Ale najpierw zrobimy foty na miniaturki, także dawaj, Kacper, teraz zrobimy sobie foty. Wszedłem tutaj w skarpetkach i w ogóle, żeby porobić foty i teraz jakoś to spróbuję zamknąć, cholera. Tylko ja muszę jakoś wyjść. Nie, ty zostaw. Szybko! A ty to trzymasz, wciskasz? No muszę trzymać to. To chowaj głowę! Pani się na mnie spojrzała. Jo, chowaj głowę! Chowaj. Uratujcie mnie! Chowaj się! No schowaj się! Zostanie. To na rynę za. Pójdzie się panią. To jest głupi pomysł. Zamykaj. Ale jak to otworzyć? No co otworzyć? Czuję się tak... Dawaj, domknij to, no patrz, jak fura stoi. Jesteś. No domknij to. Głupi jesteś. Ty już i tak nie wyjdziesz stąd nigdy, no, Karol. Jesteś. Zostajesz. Ta, zostaj, posiedzisz sobie. No, ale domknij to. Kulki wylatują, czy nie? Nie, tak ci się wydaje, dawaj. Jezu, to jest chyba prank na mnie, kurwa. No wciskasz to? Dawaj, i zostajesz w środku. Boże, to było głupie. I teraz szyby jeszcze. Dobra, tak lepiej, no okej. Dobra, to wołajcie tą narinę. Nie, zostaw. Ja idę na kawkę sobie. Dobra, to na razie. Wołaj, Kacper, narinę. Co ty robisz tutaj? Niespodzianka. Niespodzianka. O kurde. Jak widzieliście, mamy mały problem. Nie możemy wydostać Karola, więc muszę pójść po narinę. No i zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. Nie wiem, co jej powiedzieć. Ja pierdzielę. Moi drodzy, cały czas siedzę tutaj w tych kulkach. Co jest fajne, to, że muzyka mi cały czas przygrywa. Kacper poszedł i nie wiem, gdzie on jest. No, droga do nariny tutaj stąd jest 5 minut, a go nie ma już, no dobra, nie godzina, ale już 20 minut czekam na niego i jest mi trochę niewygodnie, także Kacper, przychódź już. I najgorsze, co jest w tym wszystkim, to, że te kulki się wysypią i będzie trzeba to sprzątać. Ale cóż. Kacper, gdzie jesteś? Dobra, wchodzimy. Siemanko, ej, narina, jest mały problem. Ty jesteś pomarańczową betką, czy to ty przyjechałaś? Co zrobiliście? No jest mały problem, musisz pójść na chwilkę. No chwileczkę tylko, no jest mały problem. No, nie bądź zła, chodź, nie bądź zła, Narinka. No ja nie denerwuj się, chodź. Chodź, nic się nie stało oczywiście, chodź. Narinka, tylko się nie denerwuj, jest wszystko dobrze. Prawie cały samochód został, więc... Co to znaczy, że prawie cały samochód został? Co mogliśmy, to naprawiliśmy, tak jakby. No coś brakowało mu po prostu. Zobaczymy zaraz, tylko... Nie denerwuj się. Karol nie chciał nic z tym zrobić złego. Gdzie jest? On nie... Ja nic nie chciał. Ja przez jego siwieję do 30, to już nie będę miała włosów na głowie. No w sumie. Ale otwieraliście coś tam dach? Nie wiem, szponciliście przy tym? Nie, no zima jest. Jak mogliśmy dach otwierać? To się palą światło w nim. Nic się nie dzieje. Oto. Nie, chodź tu, chodź tu. Może chodź tutaj, Narina. Co ty robisz tutaj? A to nie twoje auto. Ja mam... Dobra, otwórz. Karol! Co ty zrobiłeś? Ale dobra, niespodzianka, nie? Wy jesteście nienormalni. Ej, jeżeli samochód, to w ogóle może przez kulki przyjechać. Jak ty wyglądasz? Dobra.
Cześć Narina, no hej. Cześć Karol. Cześć, cześć. Znowu przyszedłeś po jakieś... Bo mi zimno w stopy. Tu masz buty, tu masz buty, tu są buty. Tak, może być... Dobrze, że Rafał pojechał do Tajlandii, to się nie wkurzy przynajmniej. Jak ci się podobało? Co raz w życiu pożyczyłam samochód. No, także mordeczki. Jak ci się... Tak, daj. Dobra, Maria, to ja ci tu zamknę. Otrzymaj się. Kurę. Kierownicą to chyba nie siądę. No chyba nie, ale no trzeba to stąd zebrać. Nie, no to Marina się tym zajmie, my spadamy, co? No, także tyle, trzymajcie się. Dobra mordeczki, więc dzięki bardzo za oglądanie. Głupi pomysł, ale pamiętajcie, spełniajcie nawet najgłupsze pomysły, najbardziej skryte. I nie bójcie się, że ja się... Sprzątam, ale nie, dzięki. I będę zaraz sprzątał, ale dzięki bardzo, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Będę bardzo wdzięczny, łapki w górę, 100 tysięcy łapek w górę. I po prostu pakujemy te kulki do łazienki, całą łazienkę zawalimy tym. I widzimy się w kolejnym odcinku. No także dzięki, trzymajcie się, jeszcze na policję nikt chyba nie zadzwoni, także trzymajcie się i piono!